Cześć wszystkim! Hej! A ty co, zaczęłaś mi tutaj vloga kręcić? Tak. O poranku? Jak nie widzieliście odcinka z tymi figurkami, to proszę obejrzeć. Nadal proszę. Nam brakuje 4 figurek z tego Kinder Joy Harry Potter. Ale to nic, myślę, że jak znajdę gdzieś te jajka, to znowu je kupię i oby nam się trafił Ron tym razem. Tak. A ja tutaj jeszcze posiałam rzeżuchę, bo ta, co wcześniej była, to już ją zjadłam. Wzięłam sobie na kanapkę i stwierdziłam, że posiejemy jeszcze raz. A, i w ogóle mamy, słuchajcie, już godzinę 8:30. Oliwia wychodzi o tej godzinie do przedszkola. Już jesteś naszykowana, może Ciebie też trochę pokażę. O, tak Oliwia dzisiaj wygląda. Chciałaś taką bluzę z jednorożcem i super, fryzurka ostatnio ciągle jest taka sama, bo taka Ci się podoba, prawda? Taka kitka z warkoczykiem. Proszę bardzo, możesz jeszcze pokazać, co dzisiaj zabierasz do przedszkola. A jest to taki woreczek, w którym są powtórki tych figurek Kinder Joy. Coś nam przerwało się nagrywanie, ale to nic, znowu do Was wracamy. Oliwia mnie dzisiaj zaskoczyła, że zaczęła sama nagrywać filmik i chciałaś coś jeszcze pokazać, więc Oliwia teraz przejmuje kamerę. Zawsze bierzesz do przedszkola jakiegoś pluszaka. Widzowie, nie wiem, to wybieraj, którego byś chciała. Nie wiem, którego wiesz co? Wy musicie wybrać. Może tego? Co Ty na to? Ostatnio. Dostałaś go kiedyś od swojej Wicki? Ostatnio go miałam. Tak? To ja już nie pamiętam. No to szybciutka decyzja, bo musimy już powoli wychodzić. I ja myślę, słuchajcie, że dzisiaj nagramy po prostu taką rutynę po przedszkolu, bo przed przedszkolem nic szczególnego się nie dzieje. Po prostu Oliwia wstaje, ubiera się, czesze, myje i wychodzi. Ja już wiem. Miki? Myszki. Dwie. Nie, dwie? Aż tyle zabierasz ze sobą? Tak. Serio? No dobrze, czyli to i to i wiesz co, może bardziej tak, żeby nie pokazywać okna, bo będzie nas źle widać, a ja jeszcze Wam pokażę, co jest też na biurku. Tutaj Oliwia kupiła prezent dla swojego kuzyna, jest to jakaś taka baza Super Things i to jest jakaś nowość, mamy nadzieję, że się ucieszy, bo ma on niedługo urodziny. Także musimy to ładnie zapakować i co, my już chyba wyruszamy i widzimy się z Wami za jakiś czas. To znowu my, muszę to po prostu nagrać. Oliwia zawsze przed wyjściem musi użyć moich perfum, żeby ładny mieć zapach. To teraz już chyba będziesz gotowa, co? Buty już masz, jeszcze włóż kurteczkę i let's go! I jestem już z powrotem w domu, odprowadziłam Oliwię do przedszkola, na dworze pięknie świeci słoneczko, niestety poranki są jeszcze bardzo zimne. Mam nadzieję, że Oliwia się teraz fajnie bawi ze swoimi koleżankami, a ja się biorę za gotowanie obiadu. To znaczy obiad już mam zrobiony, bo wczoraj robiłam gołąbki, ale Oliwia nie za bardzo lubi akurat to danie, więc specjalnie dla niej ulepię jej pierogi z białym serem. I myślę, że się ucieszy jak je zobaczy, bo akurat pierogi bardzo lubi. Więc po drodze jeszcze weszłam do sklepu, zrobiłam jakieś drobne zakupy. Teraz biorę się za gotowanie, a co do tego początku naszego filmu, to myślę, że go wrzucę, chociaż wiem, że jakość jest taka średnia, ale i tak pamiętajcie, że Oliwia ma tylko 5 lat i uważam, że super wyszło jej to vlogowanie, także ten początek znajdzie się w naszym odcinku. Ja teraz biorę się za pracę, Wy nam klikajcie dużo łapek w górę, bo to jest zawsze dla nas mega miłe. Również subskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo filmy dodajemy codziennie, w tygodniu o 15:30, a w weekendy o 8:30. A co dzisiaj będziemy nagrywać dla Was, to nie wiem, to będzie też mega spontan, ponieważ nie mamy żadnych planów. Z reguły Oliwia wie, co będzie robiła. Albo idzie do jakiejś swojej przyjaciółki, albo te koleżanki przychodzą do nas. Dzisiaj jednak nic takiego nie mamy zaplanowane, więc po prostu będzie taka typowa nasza rutyna. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem ten dzień. Za jakieś 20 minut wychodzę po Oliwie do przedszkola, ale zanim wyjdę, to jeszcze zdążę sfotografować ten oto domek Enchantimals, który Oliwia chce sprzedać.
Tak, słuchajcie, to prawda. Oliwia wczoraj przed snem powiedziała mi, że ona już nie chce tego domku, że już nie będzie się nim bawić. Zaraz go wystawię na Vinted, tutaj na dole wkleimy Wam nazwę do naszego konta. Zapraszamy do zakupów, ponieważ Oliwia wszystkie swoje zabawki ma niezniszczone, wszystko jest zadbane, bo jakby nie było, ona naprawdę szanuje swoje rzeczy. I oprócz tego domku na pewno mamy na sprzedaż jeszcze kilka rzeczy, między innymi jest również do kupienia ten oto samolot, który wystawiłyśmy już jakiś czas temu. On nie zajmuje aż tyle miejsca, ponieważ te skrzydła się składają. Jest super, bardzo go Wam polecam i myślę, że warto obserwować nasz profil na Vinted, ponieważ raz na jakiś czas będziemy dodawać nowości. I jak widzicie, jesteśmy już razem. Oliwia wyszła właśnie ze swojego przedszkola, ma pluszaczki i opowiadaj, jak spędziłaś pierwszą połowę swojego dnia. Fajnie. To super, pewnie bawiłaś się ze swoimi koleżankami. Tak. Ja proponuję, żebyśmy poszły na mały spacerek albo na plac zabaw. Co ty na to? Okej. Okay? Na plac zabaw. Jak widzicie, Oliwia ma bardzo dużo energii. Nie mogę ciebie dogonić, tak pędzisz. Co ty tutaj znalazłaś? Pieniążka jakiegoś? Nie. Poczekaj, bo cię nie będzie słychać. Nie tak szybko. To co tam było? Nie wiesz? Nie wiem. Aha, a powiedz mi, bo taka twoja koleżanka podeszła do mnie i powiedziała, że mówiłaś dzisiaj, że źle się czujesz. Czy to prawda? A co ci było? Bo ja zaczynam się, słuchaj, martwić o ciebie. Nie chcę mi się tego mówić, ale zbierało mi się na wymioty, wiesz? Oj, co ty mówisz? A teraz jak jest? Ok? Dobrze jest teraz, czy nie? Troszeczkę lepiej. No to dobrze. To w domku jak będziemy, zrobi ci ciepłą herbatkę. A długo tutaj będziemy? Mama? Słucham. Mam dzisiaj chętkę pójść na zakryty basen. Naprawdę? Dzisiaj na basen? No. Ty szalona jesteś. No dobra, to zobaczymy, jak nasz dzień się potoczy. Dobra. Teraz muszę na ciebie odrobinkę poczekać, aż ci się znudzi bycie tutaj na tym placu zabaw. No. Ale tęskniłam za tobą, wiesz? Ja za tobą też. Jednak wolę, jak ty już jesteś ze mną, bo ja lubię bardzo spędzać z tobą czas. Uważaj, bo cię kopnę. Hop. Złapałam buciory. Siu. Brudno będziesz miała łapkę. Będę miała brudno, ale umyję w domu. Przepraszam panią, czy ja mogę tutaj wsiąść? Dziękuję. Bilecik dla pani, cyk. O, wsiadam. I dokąd będziemy jechać? Daleko czy blisko? Na basen zakryty. Na basen, ale ja nie mam stroju kąpielowego. Ja pani pożyczę. Dobrze, proszę wolno, bo już mi się kręci w głowie. Poproszę może w tą drugą stronę. Hamujemy. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jak ja odrobinkę zacznę się kręcić, to potem tracę równowagę. Boisz się, czy nie? Nie. Dam. Tutaj sobie weszłam na samą górę tej karuzeli. To jeszcze powiedz mi, czy masz zadaną jakąś pracę domową? Czy dzisiaj nie? Nic? Ale myślę, że jak wrócimy już do domu, to będziemy ćwiczyć literki. W sensie, ty znasz wszystkie litery, ale będziemy je pisać, ok? A wiesz co? Nie wiem, co? Bo dzisiaj w przedszkolu była litera fy. Mhm. Fy duże czy fy małe? Fy duże i fy małe. Mhm. A co jest na fy? Flaga. Świetnie! Yeah. Spadasz? Trzymać cię? Nie. Tylko zobaczcie, ile tutaj ktoś zostawił kredy. Widzicie to? Za moich czasów brało się wszystkie rzeczy, wszystkie zabawki do domu, a teraz dzieci zostawiają na placu zabaw. To może napiszemy coś, co ty na to? Okej, ale to ja może napiszę tutaj, wiesz? A tutaj nic nie widać. Dobra, jestem zaskoczona. To co, tutaj musimy napisać? Zjeżdżasz? To powolutku, ale będziesz miała brudne spodnie. Już masz. To nic, w domu się przebierzemy, bo z reguły robimy tak, że po przyjściu do domu z przedszkola i tak Oliwia się przebiera w czyste ubrania. No nie, a tobie tutaj kreda pisze. To ja może coś. Mam biały. A ja miałam inny kolor i myślisz, że o to chodzi? No.
Ale ładne serduszko zrobiłaś. Wracamy do domu? Nie. A tak w ogóle to zapomniałyśmy wam powiedzieć, dlaczego Oliwia brała te Kinder Joy Harry Potter do przedszkola. Bo chciała się dać swojej przyjaciółce. Ucieszyła się, czy nie? Ucieszyła. A miała już jakieś takie figurki? Nie, nie, to jej pierwsze. Tak. To fajnie. Nad nami leci samolot. Nie wiem, czy wy go zobaczycie. A Oliwia podziewa się gdzieś tutaj. Dzień dobry. Znowu coś rysujesz pięknego? Tak. A samolot widziałaś? Tak. Słychać go bardzo, prawda? Słychać go bardzo. Czy to będzie motylek? Tak. Tak myślałam. Mama? Słucham. Tam widziałam na tamtym kwiatku żółtą muchę. Żółta mucha? To no. Może to była pszczółka? Nie, bo nie miała pasków czarnych. I co, bałaś się troszeczkę? Ona się w ogóle mnie nie przestraszyła. Rozumiem. Okej. Okay. Słońce zaszło, zrobiło się chłodno. Ja siedzę na ławce i odrobinkę się nudzę. Nareszcie jesteśmy w domu, ale się cieszę. To teraz zdejmuj wszystko, kurteczkę, buty i lecimy myć ręce. Ale ładnie wyglądasz, bardzo ładnie. A teraz Oliwia będzie sobie malowała usta, a raczej smarowała je takim balsamem nawilżającym, który kupiłyśmy w Rossmanie. Już wcześniej miałyśmy taką wersję, tylko Fantę, a teraz mamy Coca-Colę i naprawdę to super działa. Tylko musisz po prostu smarować sobie te twoje usta ze 3 razy dziennie, bo masz naprawdę je bardzo suche. Musisz o tym pamiętać. To w takim razie myślę, że czas na odpoczynek. Ok? Tak. Z reguły odpoczywanie Oliwii polega na tym, że bierzesz sobie tableta i ma dla siebie tak pół godzinki do 40 minut. W tym czasie możesz sobie oglądać YouTube'a. W tym momencie włączyłaś sobie, jak ona się nazywa? Werkę Aferkę. Chciałam powiedzieć, że oglądasz tą Milusię Klaudusię? Bo też to lubisz, ale to jednak nie jest ta osoba. I właśnie albo sobie grasz, albo oglądasz różne filmy. Czy chcesz jeszcze coś powiedzieć do naszych widzów? Nie? To ja już nie będę ci przeszkadzała. Wołałaś mnie przed chwilą po coś. Chciałaś coś ode mnie? Tak. A co chciałaś? Żebyś mi podała kocyś. A, to będziesz miała tak dobrze. Położysz się pod kocykiem, aż ci zazdroszczę, a ja jestem taka niewyspana, słuchajcie. Ta noc była mega średnia, ponieważ Oliwia ciągle się budziła. Musiałam do niej cały czas przychodzić, przykrywać, rozmawiać. Już ci zaraz podam ten kocyk. O, weźmiemy czerwony. Jak Newton nasz, tak. I za jakiś czas przyjdę do ciebie i porobimy coś fajnego, ok? Hej! Powiedz mi jeszcze tylko, czy jesteś głodna? Nie, nie jestem, nie jestem. Nie zastanów jestem. Się, bo coś kręcisz. Nie. To jesteś czy nie? Nie. Ok. Następnym etapem naszego dnia będzie pisanie literek, ponieważ trzeba ćwiczyć rączkę, chociaż Oliwia akurat bardzo to lubi. I mamy takie dwa zestawy, ten będzie używała dzisiaj pierwszy raz, bo już nawet o nim zapomniała, kiedyś go dostała od swojej cioci. Także zaraz będziemy to robić, ale nie będziemy wam tego pokazywać, bo byłoby to dla was zbyt nudne. A tutaj w tle możecie zobaczyć laptopa, bo właśnie przerabiam dla was filmik. Zapraszam do stołu. Obiadek gotowy. Pierwsza będziesz? Aha, czyli chcesz usiąść tutaj? Proszę bardzo. Mamy pierogi własnej roboty. Oczywiście w środku mają ser. Życzę ci smacznego. I moje pierogi są oblane masełkiem z bułką, a Oliwia tak nie lubi jeść, więc ma po prostu same pierogi. U nas jest już popołudnie, nie działo się nic ciekawego, tylko odwiedził nas dziadek, prawda? Także podjechał, było bardzo miło, chwilkę sobie pogadaliśmy. Teraz zajadamy. Niestety naszego taty jeszcze w domu nie ma, bo on dosyć późno przychodzi po pracy do domu, ale czekamy na niego. Smacznego! Dziękuję. Brzuszki mamy najedzone, jest godzinka 18, nadal jesteśmy same w domu i chyba zaraz się w coś pobawimy. Ale zanim to zrobimy, to serdecznie chciałybyśmy pozdrowić naszą widzkę Natalkę, która ma 5 lat, czyli jest w twoim wieku, ogląda nasze filmy codziennie, więc bardzo z tego powodu się cieszymy, że jesteś z nami. Buziaczki lecą do ciebie i wiesz co?
mamy kilka pytań od osoby, która napisała do nas z konta Kajobando Plus. Taka nazwa trudna. Musisz troszeczkę wyżej, żeby Cię było widać. Ok, nie tak niziutko. I teraz tak. Które święta lubisz najbardziej? Wielkanoc, Boże Narodzenie, Halloween, Andrzejki czy Walentynki? Aż tyle masz różnych propozycji. Nie wiesz chyba. Ja lubię najbardziej Boże Narodzenie, a Ty? Nie wiem. Ja wszystko lubię. Wszystko? Mhm. Halloween też jest dla Ciebie fajne, chociaż to nie jest święto. Ale spoko, nie? Można troszeczkę siebie postraszyć. Andrzejki można wróżyć, walentynki też są miłe, bo można coś dostać od jakiegoś chłopaka. Jest takie zadanie dla Ciebie. Zrób 3 przysiady ruchowe w 20 sekund albo narysuj swoje wymarzone zwierzątko. No to lepsze to pierwsze. Te przysiady, ale są tylko 3. No to już. Jedziesz? 3 przysiady? Tak. Dobra. Uwaga, uwaga, Oliwia prezentuje. A ja w międzyczasie Wam przypomnę, że jeżeli macie ochotę coś do niej wysłać, to tutaj na dole wkleimy Wam dane do naszego paczkomatu. Tam, gdzie numer telefonu, wpiszcie swój, a do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail, że idzie do nas paczucha. I bardzo ładnie zrobiłaś to na pewno w 20 sekund. I teraz masz pytanko. Cookie Luz czy Barbie? Barbie. Tak? Wolisz Barbie? Barbie. Mhm. W sumie to prawda, bo Oliwia sprzedała wszystkie swoje Cookie Luzy. No dobrze, i masz takie zadanie bonusowe. Ile wykonasz skoków w 30 sekund albo udawaj małpkę? Tą małpkę zrobimy, co? Nie. Co, będziesz skakała przez 30 sekund aż? To ja zrobię małpkę. Mogę? Tak. To wiesz co, ja wezmę kamerę wyżej, żeby Cię było na pewno widać. I próbuj podskakiwać. Trochę to potrwa, ale nie chcę mi się liczyć, ile to będzie podskoków. Myślę, że koło 60. Ale dostałaś zadanie od widza albo od widzki, bo tak naprawdę to nie wiemy, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka. Musisz koniecznie do nas jeszcze raz napisać, jak się nazywasz. I pytanko do Ciebie. Jednorożec czy syrenka? Wiecie co? Jednorożec? Jednorożec. Ale syrenki też są super, tak? Też je bardzo lubisz. Więc ja nie wiem. Czy zrobisz challenge, że to co narysujesz, to Newton lub Skarbonita Ci to kupuje? Tak. Tak? Wiecie co, ja już myślałam, żeby nagrać kiedyś taki filmik, że Ty coś narysujesz, ale nic mi nie powiesz, co to jest. Ja będę musiała to odgadnąć. I coś po prostu kupię w sklepie i potem przyniosę to do domu, a Ty ocenisz, czy to jest to, co rysowałaś na kartce. Tylko pytanie, czy chcesz to nagrać ze mną, czy z gangiem bystrzaków? Ze mną. Tak, ogólnie to ja sobie myślę, że już coraz rzadziej będą się pojawiały filmy z pluszakami, ponieważ Oliwia już ma niedługo 6 lat, jest coraz starsza i te filmy chcemy już powoli nagrywać, takie bardziej dorosłe? No nie wiem, jak to powiedzieć, ale wiecie, o co chodzi. I to już były wszystkie pytania od Jakobando Plus. Fajnie to brzmi. Dzięki, że do nas napisałaś, napisałeś. Buziaczki i pozdrowionka lecą do Ciebie. Opowiedz, jak będzie wyglądała nasza końcówka dnia. Co robimy zawsze wieczorem? Wygłupiamy się z tatą, jak już wróci do domu, to na pewno będziemy się z nim bawić. A potem idziesz się myć i kładziemy się spać. Oczywiście jeszcze musimy zjeść kolacyjkę, chyba że już nie będziesz chciała jeść. To się dopiero okaże. I myślę, że już powoli będziemy kończyć ten nasz dzisiejszy odcinek. Ponieważ znowu wyjdzie strasznie długi, a teraz będziemy się starać nagrywać odrobinkę chociaż krótsze odcinki. Ale zawsze mamy Wam tyle do powiedzenia i do pokazania, że te nasze filmy wychodzą mega długie. Jeszcze możesz nam powiedzieć, co Ty tutaj kombinujesz? Robisz sobie jakiś czerwony dywan? Albo coś w tym stylu? Ja wiem, to będzie Twoja peleryna. Peleryna bohatera. Czy nie? Tylko się nie przewróć. Także drodzy widzowie, dzięki, że z nami byliście. Oczywiście pamiętajcie zostawiać nam łapki w górę, suby i dzwoneczek. Do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. Pa, pa!
Całusy 102.